Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Nie będzie śledztwa w sprawie niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez rząd Beaty Szydło. Prokuratura nie znalazła znamion czynu zabronionego. Taką decyzję podjęła warszawska prokuratura. Opozycja grzmi, że to rozstrzygnięcie na zamówienie polityczne prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Rano w mediach pojawiły się informacje, że Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga nie będzie wszczynać śledztwa w sprawie nieopublikowania przez rząd wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Renata Mazur tych informacji nie potwierdzała. Jak prokuratura będzie miała jakąkolwiek informację, to zamieści ją na stronie internetowej. Ale Platforma Obywatelska już przed południem wszystko wiedziała i zorganizowała w tej sprawie konferencję prasową, na której poseł Urszula Augustyn obwieściła koniec niezależnej prokuratury. Prokuratura sterowana, myślę, że słusznie użyłam tego słowa, przez polityka, ministra Zbigniewa Ziobro, jest postawiona w sytuacji zupełnie kuriozalnej, w sytuacji, w której używana jest właściwie do niszczenia Trybunału Konstytucyjnego. Platforma domagała się wyjaśnień na specjalnie zwołanej Komisji Sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości radził jednak ostudzić emocje. Poczekajmy na oficjalne stanowisko. Oficjalne stanowisko prokuratury pojawiło się tuż po godzinie 12. Wcześniejsze doniesienia medialne się potwierdziły. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy państwowych. W toku prowadzonego postępowania sprawdzającego nie stwierdzono, aby doszło do narażenia na niebezpieczeństwo dobra społecznego lub interesu jednostki, zwłaszcza o charakterze umyślnym. Ta decyzja zdaniem opozycji nie pozostawia wątpliwości. To przykład na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce przestrzegać prawa, uważa Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Ja myślę, to jest pierwszy duży sukces pana ministra Ziobro, który zapowiedział, że będzie bacznie się przyglądał postępowaniem prokuratury, a jako prokurator generalny ma to prawo. Taki obrót spraw nie dziwi również prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten wyrok został opublikowany. Trzeba dołożyć wszelkich starań i naprawdę nie da się pogłębiać dwóch porządków prawnych. Przypomnijmy, że wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę stwierdzającą, że nieopublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są wiążące. To wyrywkowe traktowanie konstytucji, ocenia wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jest to taki bunt salonu prawniczego przeciwko rządzącym, a tak naprawdę przeciwko zwykłym ludziom. Podobnego zdania jest prezydencki rzecznik. Wydaje mi się, że ta decyzja, uchwała Sądu Najwyższego, to jest element pewnej eskalacji konfliktu. Marek Magierowski dodaje, że prezydent chce spokojnego rozwiązania tego sporu i radzi poczekać na ustalenia zespołu ekspertów. Jeżeli popatrzymy na całokształt przepisów normujących zasady działania Trybunału Konstytucyjnego, to jednoznacznie z nich wynika, że samo wydanie orzeczenia nie jest dostateczne do tego, żeby ono weszło w życie. Mówi mecenas Stanisław Zapotoczny. Czyżbyśmy mieli sytuację, w której sędziowie Sądu Najwyższego stawiają się ponad prawem i zaczynają stosować przepisy dla siebie wygodne, zupełnie pomijając te, które wygodne nie są? Tomasz Arabski po raz kolejny nie zjawił się w Sądzie Okręgowym w Warszawie badającym sprawę o niedopełnienie obowiązków przy przygotowaniu wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w kwietniu 2010 roku. Dziś zeznawali pierwsi świadkowie. Proces Tomasza Arabskiego i czterech innych osób toczy się z oskarżenia prywatnego. Przygotowali je przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Władysława Stasiaka i Zbigniewa Wassermana. Pierwsza rozprawa miała miejsce 31 marca. Najpoważniejsze zarzuty związane z przygotowaniem lotu ciążą na Tomaszu Arabskim, którego w sądzie znów nie było. Arabski po raz kolejny zlekceważył ofiary katastrofy, zarówno swoje obowiązki, rodziny smoleńskie i wysoki sąd tym samym uważał. Mówi Piotr Walentynowicz, wnuk Anny Walentynowicz. Arabski oskarżany jest o niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru i koordynacji transportu dla prezydenta Rzeczpospolitej, niesprawdzenie lotniska w Smoleńsku i niepoinformowanie uprawnionych służb o tym, że nie nadawało się ono do przyjęcia prezydenta Rzeczpospolitej. Zeznania składali dziś świadkowie. Na liczne pytania odpowiadała była wiceszefowa Centrum Informacyjnego Rządu, a także pracownica ówczesnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z odpowiedzi można było wywnioskować, że organizacja wylotu do Katynia w kwietniu 2010 roku pozostawia dużo do życzenia, mówi mecenas Stefan Hambura. Są ciekawe wątki, to znaczy samej organizacji w Kancelarii
premiera i widać, że wiele było być może w intranecie, a nie do końca było to znane pracownikom. Sprawę z uwagi na jej rangę i znaczenie prowadzi trzech sędziów. Do procesu dołączyła się także prokuratura, co dziwi, gdyż wcześniej śledztwo w tej sprawie umorzyła. Kwestie odpowiedzialności za lot do Smoleńska poprzednie władze chciały zamieść pod dywan. Byli pracownicy kancelarii Donalda Tuska powinni odpowiedzieć na wiele pytań, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Pan Arabski był odpowiedzialny za przygotowanie wizyty i w związku z tym my mamy prawo, jako Prawo i Sprawiedliwość, gdy szliśmy do wyborów, obiecywaliśmy, że będziemy wyjaśniać tę sprawę. Chcemy standardów takich, jakie są na świecie, że każdą tragedię, a takiej tragedii nie miało chyba żadne państwo, należy wyjaśnić. Jak dotychczas żaden z oskarżonych nie przyznaje się do winy. Kolejna rozprawa, w trakcie której przesłuchiwani będą świadkowie, 13 maja. Jest porozumienie z rybakami. Osiągnięto je w Jastarni podczas wizyty ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka, który spotkał się z rybakami z Półwyspu Helskiego. Punktem spornym było ograniczenie połowu ryb dla jednostek powyżej 12 metrów do odległości 6 mil morskich od brzegu na całym polskim wybrzeżu. Dzięki podjętemu dialogowi wypracowano kompromis. Dotychczasowe przepisy pozostawiono bez zmian. Rybacy z Półwyspu Helskiego mogą poławiać ryby w odległości ponad 3 mil morskich od brzegu. Wprowadzenie nowych przepisów oznaczałoby dla niektórych konieczność pokonania strefy chronionej w czasie kilkakrotnie dłuższym, by dotrzeć do strefy swobodnych połowów. Odsunięcie kutrów, trołów tak daleko od brzegu spowoduje, że nie będziemy mogli po prostu poławiać. A to spowodowałoby upadek całej branży rybołówstwa i przetwórczej w regionie. W tej sytuacji potrzebne było wypracowanie odpowiedniego kompromisu. 3 mile jest praktycznie, nic nie zmienia. Praktycznie w tej chwili mamy obowiązek tych 3 mil nadal. Uważam, że te 4 mile, tak jak tutaj padła propozycja na sali, jest takim naprawdę dobrym kompromisem. Dzięki środowisku rybackiemu w Jastarni doszło dziś do spotkania ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Grubarczyka z rybakami z całego Półwyspu Helskiego, stowarzyszonymi w różnych organizacjach. Od tego dzisiejszego spotkania zależy uwolnienie środków na rybołówstwo. Przede wszystkim jeśli chodzi o czasowe zawieszenia połowowe i przekazywanie pieniędzy w ramach funduszu. Ministerstwo Gospodarki dążyło do zawarcia porozumienia. Chcemy wyjść naprzeciw tym głosom rybaków, którzy sami martwią się i zawsze dbali o środowisko, w którym funkcjonują, a chcą łowić, żyć i kontynuować tą tradycję. I w zderzeniu z tą wielką polityką mamy problem, bo widzimy, że kraje w Unii Europejskiej właściwie dosyć egoistycznie patrzą na interesy swoich rybaków, więc my musimy znaleźć metodę, żeby skorzystać z funduszy, ale jednak, żeby to było na rzecz i ku dobru i w interesie naszych polskich rybaków. By zapoznać się z akwenem wodnym tego regionu, minister Marek Grubarczyk wypłynął w rejs z portu w Helu. Po rejsie odbyło się kilkugodzinne spotkanie, na którym został wypracowany kompromis, polegający na pozostawieniu bez zmian dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących połowów na Półwyspie Helskim. 16 lat przed warszawskimi sądami, ponieważ broniąc godności świętego Jana Pawła II naruszył rzeźbę. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbyła się kolejna rozprawa oskarżonego przez prokuraturę byłego posła Witolda Tomczaka. Jak stwierdził dziś prokurator, proces może toczyć się jeszcze kolejne 5 lat. W 2000 roku w finansowanej z publicznych pieniędzy Warszawskiej Galerii Narodowej Zachęta umieszczono figurę przedstawiającą postać Ojca Świętego Jana Pawła II przywalonego głazem. Ta pseudorzeźba miała pokazywać bezsilność papieża. W geście sprzeciwu ówczesny poseł Witold Tomczak głaz odepchnął, za co prokuratura ściga go przez 16 lat. Na dzisiejszej rozprawie przed warszawskim sądem rejonowym dla Śródmieścia nie mógł korzystać z prawa do pomocy obrońcy. Nieobecność pana mecenasa Wojciechowskiego jest dzisiaj usprawiedliwiona, związana z objęciem przez niego stanowiska w Europejskim Trybunale Obrachunkowym i musiał zawiesić działalność swojej kancelarii prawniczej, o czym powiadomił sąd. Sąd jednak tego nie uznał. Prokurator powiedział dziś, że sprawa Witolda Tomczaka może toczyć się jeszcze przez dalsze 5 lat. W maju przewidziano kolejne dwie rozprawy.
Broniłem dobrego imienia Ojca Świętego, broniłem dobrego imienia Polski i Polaków i nie rozumiem, dlaczego oskarża się mnie o zniszczenie czegoś, co nas kompromitowało, mówił dziś Witold Tomczak. Po 16 latach od wydarzenia, od znieważenia Ojca Świętego, od znieważenia wszystkich Polaków, wszystkich katolików, jakie miało miejsce w 2000 roku w Galerii Narodowej Zachęta, utrzymywanej z publicznych środków, zamiast ścigać bluźnierców, wszelkiej maści profanatorów, ściga się obrońcę, jakim wtedy byłem jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Witold Tomczak podkreśla, że nie mógł czekać bezczynnie, kiedy w ukochanej ojczyźnie świętego Jana Pawła II, który jeszcze wówczas żył, tak go obrażano. Dla profesora Włodzimierza Bojarskiego to żenujące, że przedstawiciela narodu, jakim był wówczas poseł Witold Tomczak, sąd próbuje traktować jak zwykłego opryszka. W odbiorze każdego z nas sprawa jest oczywista. Zostały naruszone wartości narodowe i chrześcijańskie i obrona tych wartości jest obowiązkiem zarówno prywatnym, jak i publicznym. Pan poseł, pan Witold Tomczak był wtedy posłem Rzeczypospolitej i miał jeden z głównych obowiązków właśnie zadziałać tak, jak zadziałał. Witold Tomczak stał się w pewnym sensie pionierem. Pokazał, że należy bronić wyznawanych wartości. Jeśli sąd go skaże, to historia bez wątpienia odnotuje to jako wyraz przemocy i dyskryminacji chrześcijan, podkreśla profesor Piotr Jaroszyński. Przełamał on pewną barierę takiej niemocy, bo przecież nas, katolików, jest większość, a tymczasem są sytuacje, w których nie potrafimy okazać naszej postawy, naszych poglądów, przy czym nie chodzi tu koniecznie zawsze o to, żebyśmy fizycznie demonstrowali, jak jesteśmy silni, tylko chodzi o bardzo czytelny wyraz sprzeciwu czy naszej postawy, czy oceny w wymiarze publicznym. Na apele o wycofanie aktu oskarżenia przeciwko Witoldowi Tomczakowi płynące z różnych stron, zarówno prokuratura, jak i sąd pozostały głuche. Prezydent Andrzej Duda odbył dziś wizytę w stolicy Portugalii w Lizbonie. Polski prezydent spotkał się z prezydentem i premierem Portugalii. Głównymi tematami rozmów był zbliżający się szczyt NATO w Warszawie oraz kryzys migracyjny. Andrzej Duda otworzył też wystawę Samarytanie z Markowej na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie. Prezydent Andrzej Duda przed zbliżającym się szczytem NATO w Warszawie składa wizyty w wielu europejskich krajach. Portugalia ma bardzo istotne znaczenie dla prezydenta w budowaniu ostatecznego kształtu konsensusu warszawskiego. Tak mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Zanim jednak Andrzej Duda spotkał się z prezydentem i premierem Portugalii, by omówić kwestie związane ze szczytem, wcześniej otworzył wystawę Samarytanie z Markowej na Katolickim Uniwersytecie w Lizbonie. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem Portugalii António Costą. Później odbyły się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydenta Polski i premiera Portugalii. Kolejnym punktem wizyty Andrzeja Dudy było spotkanie z portugalskim prezydentem. Polski prezydent był pierwszym gościem zagranicznym przyjętym przez nowo wybranego prezydenta Portugalii. Andrzej Duda podkreślał, że niezbędne są kwestie bezpieczeństwa. Syria i problem wojny w Syrii, Libia i nierozwiązane cały czas problemy tego państwa, Irak, to są te miejsca, o których z całą pewnością będziemy mówili na szczycie NATO w Warszawie na równi z problemami Europy Środkowo-Wschodniej. Potrzebne jest też znalezienie drogi do realnego i partnerskiego dialogu z Rosją, dodał polski prezydent. Obaj prezydenci podjęli także temat kryzysu migracyjnego. Musimy razem strzec granic Europy, ale także współpracować ze sobą w rozwiązaniu tych problemów, które są i znaleźć wspólne i akceptowalne dla wszystkich rozwiązania. Chciałem podkreślić zbieżność stanowiska Portugalii i opinii wyrażonej przez papieża Franciszka w sprawie udzielania pomocy emigrantom, jak również chciałem wyrazić zbieżność opinii Portugalii co do konieczności obrony południowych granic Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mam nadzieję, że na najbliższym szczycie NATO zostaną podjęte kwestie związane z migracją w ramach Unii Europejskiej. Prezydenci rozmawiali również o sprawach gospodarczych obu krajów. Obydwaj rozumiemy, że każdy rząd ma prawo prowadzić politykę podatkową. Po drugie, zapewniam, że polski rząd
spogląda w sposób rozsądny. Żeby móc pobierać podatki, najpierw trzeba mieć je od kogo pobierać. Jeżeli podatki są takie, że firmy znikają, bo nie są w stanie funkcjonować, to to jest największa głupota, jaką można zrobić. Andrzej Duda zaprosił portugalską młodzież na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu w Krakowie. Bardzo serdecznie zapraszam portugalską młodzież na Światowe Dni Młodzieży, na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem do Polski, do Krakowa. Przyjedźcie, zobaczcie. Polska też jest piękna. Zapraszamy serdecznie. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Portugalii była bardzo ważna, ponieważ kraj ten ma istotne patrzenie na bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska oczekuje wsparcia na wschodniej flance, strategii na południowej, a także potwierdzenia transatlantyckiego charakteru sojuszu. To właśnie ta ostatnia kwestia będzie podejmowana podczas wizyty prezydenta w Kanadzie. Tam Andrzej Duda wraz z małżonką uda się na początku maja. Z Lizbony dla Informacji Dnia Agnieszka Kiedrowska. Podejrzany o działalność terrorystyczną Salah Abdeslam został wydany przez Belgię Francji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mężczyzna został schwytany w Brukseli w połowie marca. Od tego czasu przebywał w więzieniu w Belgii. 26-letni Salah Abdeslam jest urodzonym w Belgii obywatelem francuskim pochodzenia marokańskiego. Mężczyźnie zarzuca się m.in. współudział w przeprowadzeniu 13 listopada ubiegłego roku zamachów terrorystycznych w Paryżu. Kosztowały one życie 130 osób. Na razie nie jest jasne, czy Salah Abdeslam brał też udział w przygotowaniach do zamachów bombowych, jakie miały miejsce w Brukseli 22 marca. W Belgii podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa policjanta, czego miał się dopuścić w trakcie strzelaniny z siłami bezpieczeństwa. 18 marca, po kilkumiesięcznym ukrywaniu się przed policją, został aresztowany w Brukseli. Trafił do belgijskiego więzienia, gdzie oczekiwał na ekstradycję do Francji. Wydanie go Francji pozytywnie oceniła burmistrz brukselskiej dzielnicy Molenbeek. Myślę, że ekstradycja Abdeslama do Francji jest to dobra decyzja, bo prosiła o to Francja i krewni ofiar. Tak więc fakt, że zostanie osądzony we Francji, jest ważny pod kątem wymierzenia sprawiedliwości w kraju, w którym zostały popełnione ataki. Pani burmistrz dodaje, że priorytetem w dzielnicy Molenbeek jest wyeliminowanie siatki terrorystycznej, której Salah Abdeslam był częścią. Lekceważenie ludzkiego cierpienia jest lekceważeniem Boga, podkreślał w czasie dzisiejszej katechezy ojciec święty Franciszek. Papież nawiązał w ten sposób do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Ta przypowieść, jak mówił, jest dla nas wspaniałym darem, ale też zobowiązaniem. Nas, Polaków, jego świętobliwość zachęcał do ochoczego podejmowania dzieł miłosierdzia. Serdecznie pozdrawiam Polaków, bracia i siostry. W dniach trwającego jubileuszu Pan Jezus mówi do nas: idź i czyń miłosierdzie. Jesteśmy wezwani, by pójść do dotkniętych cierpieniem i potrzebujących, by leczyć ich zranienia, które odbierają chęć do życia. Spójrzmy na nasze rodziny, środowisko pracy, parafie, a usłyszymy raz jeszcze słowa Pana: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Jutro więcej pogodnego nieba, w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu i zachodzie duże i tam przelotny deszcz. Na termometrach od 10 stopni w Gdańsku do 15 stopni w Rzeszowie. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć. Na barometrach w południe około 1014 hektopaskali. I na koniec prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. W piątek na wschodzie dużo chmur z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale na Pomorzu Środkowym i Wielkopolsce może przelotnie padać deszcz. Od 12 na Pomorzu i południu do 16 w Lublinie. Powieje umiarkowany wiatr z południa.
Na wschodzie pochmurno z opadami deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże i umiarkowane. Po południu w całym kraju dużo chmur z przejaśnieniami. Przelotny deszcz na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Warmii i Mazurach. Od 12 stopni w Lublinie do 18 w Olsztynie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.